Cześć Tomku, dzień dobry Państwu. Cześć Adam. Czy możesz przybliżyć naszym widzom powód, dla którego się tutaj spotkaliśmy? Jasne, chętnie. Dziś opowiemy Wam, czym jest hejt i tak zwana mowa nienawiści. Poznacie zjawisko zwane hejtem, poznacie, jak rozprzestrzenia się mowa nienawiści, kogo dotyczy w Polsce mowa nienawiści, poznacie prawne i pozaprawne metody walki z tym zjawiskiem. Poznacie, jak pomagać sobie i ofiarom hejtu oraz co zrobić w sytuacji, gdy to nas atakują na przykład w sieci. Jakie mamy możliwości działania prawnego w sytuacji, gdy to my jesteśmy zhejtowani. No właśnie, czym jest Adam hejt i mowa nienawiści? Tak naprawdę mowa nienawiści funkcjonuje pod postacią hejtu. Hejt pochodzi z języka angielskiego, a słowo to oznacza nienawidzieć. Hejt to negatywne emocjonalnie wypowiedzi powstałe ze względu na domniemaną lub faktyczną przynależność do grupy, tworzone na podstawie uprzedzeń. Hejt służy jako narzędzie do rozpowszechniania antyspołecznych, stereotypowych i dyskryminujących treści ze względu na rozmaite cechy. Hejt można napotkać wszędzie. W pracy, w domu, w internecie, na przykład na Facebooku czy w grze komputerowej. Ostatnio hejt pojawia się niestety również w prasie i coraz częściej w telewizji. Hejt prowadzi do używania słów powszechnie pogardliwych, mających wydźwięk wyraźnie negatywny lub nienawistny. Nie są to słowa jakieś obojętne. Za przykład hejtu należy wskazać słowo robol w stosunku do pracownika fizycznego, słowo siksa w stosunku do młodej kobiety, słowo kaleka na przykład w kontekście osoby niepełnosprawnej. Pamiętajmy na przykład również też o hejcie na tle rasowym, na przykład białas czy czarno w stosunku do koloru skóry. Natomiast Tomku, czy Twoim zdaniem aktualnie zjawisko hejtu się nasila czy zwalnia? A jak w kontekście zjawiska hejtu wpływa aktualnie rozwój internetu? No fajnie, że pytasz. Zdecydowanie rozwój internetu pozwolił na znacznie prostsze ukierunkowanie emocji społeczeństwa na pogardę i na nienawiść. Mhm. I o ile kiedyś tworzone były plakaty, rozrzucane ulotki, tak dziś wystarczy internet. Jak mówiliśmy, hejt to wypowiadanie się w celu obrażania, w celu wzbudzenia niechęci wobec jakiejś osoby czy grupy ze względu na daną tożsamość, na jej tożsamość, na przykład etniczną, religijną, rasową czy seksualną. Mowa nienawiści wiąże się często ze wzbudzeniem strachu w jej ofiarach. Te ofiary jednak nawet gdyby chciały, nie mogą zmienić tego, przeciwko czemu ten hejt jest skierowany, przeciwko czemu ten negatywny wydźwięk mowy nienawiści istnieje. Tym większe jest u takich osób poczucie osamotnienia i poczucie zagrożenia. Co jest największym hejtem i zagrożeniem występującym w internecie? Bardzo dobrze, Tomku, że to pytasz. Chciałbym na wstępie podkreślić, że największym problemem jest pozorna, podkreślam, pozorna anonimowość i bezkarność sprawcy hejtu. Hejt robi się coraz bardziej powszechny i staje się coraz bardziej nieznośny. W świecie internetu niestety zwalniane są wszelkie hamulce. W sieci hejter robi to, czego normalnie w życiu poza siecią w tak zwanym realu by nie zrobił. Przestają go obowiązywać de facto jakiekolwiek normy moralne. Hejt niestety zastępuje rozmowę. Zamiast dyskusji merytorycznej dochodzi do walk na emocje i wymiany inwektyw. Jest to gigantyczny problem. Natomiast ten problem dotyka wielu grup. I tu, Tomku, moje kolejne pytanie. Kogo według Ciebie ten hejt w Polsce najbardziej dotyka? No właśnie. Jak pokazują badania, w Polsce najczęściej dotykane hejtem grupy i grupy, które spotykają się z hejtem, to wszelkiego rodzaju mniejszości. Są to mniejszości LGBT, LGBT+, czyli mówiąc ogólnie mniejszości nieheteronormatywne. Mniejszość romska bardzo często spotyka się z hejtem. Osoby czarnoskóre, mniejszość żydowska, muzułmanie i obecnie hejt i pogarda skierowana wobec uchodźców. Ale także bardzo duża mniejszość, jak mniejszość ukraińska. Natomiast pamiętajmy, że hejt może dotknąć każdego i może dotknąć osobę zdrową i osobę chorą, może dotknąć osobę starszą i osobę młodszą. Wreszcie może dotknąć całą społeczność czy określoną grupę szkolną. No właśnie, czy hejt jest problemem wśród młodzieży, Twoim zdaniem? Absolutnie tak. Jest to problem powszechny. Problemowy nienawiści stwarza aktualnie największy problem w sieci. Problem hejtu dotyka
nie tylko nastolatków, ale może dotknąć również naprawdę małe dzieci. Dzieci pisząc coś w internecie, komentując coś tak na przykład obrazkiem, mają poczucie, że wchodzą do innego świata. W dzieciach rośnie takie błędne poczucie, że wchodząc do tego innego świata mogą robić wszystko bez większych konsekwencji. Mogą robić coś, czego nie robiłyby w życiu codziennym, bo to dla nich jest inny świat. Natomiast ja bym bardziej chciał, Tomku, nakreślić naszym słuchaczom, widzom, dlaczego hejter szkolny pisze. No znowu odwołajmy się do badań psychologicznych. Hejter szkolny pisze przede wszystkim dla akceptacji grupy. Przede wszystkim pisze dla żartu. Bardzo często pisze, żeby komuś zaimponować. Bardzo często pisze z zemsty na konkretnej osobie czy danej grupie. Bardzo często pisze, bo jest odrzucony przez daną grupę albo ogólnie sfrustrowany. Bardzo często ma też kłopoty w domu i w szkole. A także, i to jest co najbardziej przykre, to to, że często wzoruje się na dorosłych, wzoruje się na innych. Adam, czy ty jesteś w stanie powiedzieć, jak walczyć z tym zjawiskiem? Jak sobie radzić z obraźliwymi treściami w sieci? Tak, natomiast podzielmy to na dwie części. Zacznijmy od części takiej praktycznej. W pierwszej kolejności należy zidentyfikować, kto jest atakowanym. Czy jest to jednostka? Czy jednostka występująca w grupie, bo w tej drugiej sytuacji mamy do czynienia, kiedy niestety dwie grupy wzajemnie się na ten hejt nakręcają. Pamiętajmy o tym, że niezwykle istotne jest wsparcie w przypadku hejtu. Dzieci tego wsparcia powinny w pierwszej kolejności szukać na przykład u rodziców, młodzież, na przykład wśród przyjaciół. Hejtu nie da się wyplenić z sieci na przykład, tak? Jednak są narzędzia, po które można sięgać i należy sięgać w sytuacji, gdy ktoś nas obraża, ośmiesza czy wyśmiewa. Obraźliwy komentarz przykładowo może być skasowany. W wielu przypadkach istnieje opcja na przykład poinformowania administratora o naruszeniu zasad regulaminu. Mówię to w kontekście hejtu w internecie. Można na przykład na niego odpowiedzieć, ale co jest istotne, bez wdawania się w dyskusję i nie na zasadzie, że agresja rodzi agresję. Reagować należy na wszelkie przejawy mowy nienawiści i podejmować wczesną interwencję. Istnieją też zwroty, których warto używać, gdy pisze hejter. Do takich zwrotów należy proste sformułowania, znane wszystkim, takie jak: nie podoba mi się to, co piszesz, przestań mnie obrażać, nie masz wiedzy na ten temat. Ważne jest też, aby nigdy nie lajkować, nie udostępniać obraźliwych komentarzy lub mowy nienawiści. Nie warto odpowiadać na hejt, gdyż agresywny komentator tylko nabiera de facto wiatru w żagle, gdy widzi, że jego jad zyskał odbiorców. Czyli co? Czyli mówisz, że można wyodrębnić jakieś zasady postępowania z hejtem? Absolutnie tak. Istnieje swoisty dekalog, do których należą następujące reguły. Nie dyskutuj z hejtem. Zrób screena, utrwal ten hejt, który ciebie dotyka. Zgłoś i zablokuj hejtera. Szukaj wsparcia. Pamiętajmy, że często hejt stanowi groźby karalne i o konsekwencjach tego zaraz Tomku opowiesz. Natomiast wspierajmy atakowanego. Pamiętajmy, że nienawiść rodzi nienawiść, a obojętność wspiera hejt. Przykładem walki z hejtem jest na przykład kampania UNICEF-u Szczyle z 2015 roku, wymierzona stricte w młodzież szkolną. Kampania nazywała się Wystarczy jeden strzał. Powyższe zasady, które tutaj przytoczyłem, to są zasady ogólne, natomiast doskonale wiemy, że mamy też szereg zasad regulacji prawnych krajowych i międzynarodowych. I tutaj, Tomku, chciałbym, żebyś wymienił naszym widzom, jakie są to regulacje. No jasne. Jest mnóstwo zarówno międzynarodowych, jak i krajowych regulacji, które pozwalają na walkę z tym negatywnym zjawiskiem. Podstawową konwencją, która reguluje tę kwestię, to jest Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, która w pierwszych artykułach zapewnia wolność wyrażania opinii. Mowa nienawiści już w 1992 roku się pojawiła, kiedy Rada Europy zwracała uwagę na rasistowskie i ksenofobiczne treści w grach komputerowych. Sama definicja mowy nienawiści pojawiła się dosyć późno, ponieważ pojawiła się dopiero w 1997 roku w rekomendacji R. Natomiast była początkiem działań Rady Europy, ponieważ w 2000 roku Rada Europy zwracała uwagę na mowę nienawiści w internecie, zwracała uwagę na jej związki z rozwojem mediów społecznościowych. W roku 2003 w protokole dodatkowym Konwencji o cyberprzestępczości
Co prawda nie pojawia się mowa nienawiści, ale za to jest mowa o groźbach i zniewagach o podłożu rasistowskim i ksenofobicznym. Z kolei w 2008 roku został wydany akt, który mówi o czynach, które są popełniane na tle rasistowskim lub ksenofobicznym. No dobrze, a coś bardziej tutaj lokalnie, jakie są polskie regulacje w tym zakresie? Na gruncie krajowym oczywiście jest też cała masa przepisów, które możemy stosować, gdy padamy ofiarą hejtu. Jeśli chodzi o polskie przepisy, no to trzeba wyjść od konstytucji, która jest najwyższym aktem prawnym i konstytucja mówi o ogólnie wolności jednostki, artykuły 31, 54. Bardzo istotne są dobra osobiste, które każdy z nas posiada, artykuł 23, 24 kodeksu cywilnego. Wreszcie tematyka hejtu i mowy nienawiści znajduje dosyć szerokie odzwierciedlenie w kodeksie karnym, który mówi o artykułach karnych dotyczących gróźb karalnych, zniesławienia, zniewagi, obrazy uczuć religijnych, nękania czy choćby naruszania sfery seksualności. To wszystko może być przejaw hejtu, mowy nienawiści. Także kodeks wykroczeń mówi o złośliwym nękaniu jednej osoby przez osobę drugą. Prawo autorskie także mówi o braku zgody na rozpowszechnianie wizerunku, a to często też jest przejaw hejtu. Tak? Pamiętajmy, że jest to tylko część podstawowych i przykładowych przepisów, które mogą być wykorzystane na drodze tak sądowej karnej, jak i sądowej cywilnej. Tak? Czyli jak widzimy, hejt nie musi być bezkarny. Dokładnie. Przytoczony przez Ciebie bardzo szeroki wachlarz regulacji prawnych wskazuje wprost, że ta bezkarność i anonimowość hejtera jest tylko pozorna. Tak naprawdę nie ma aktualnie większych trudności w ustaleniu sprawcy hejtu. Pamiętajmy, reagujmy na hejt, nie bądźmy obojętni wobec mowy nienawiści. Miejmy na uwadze, iż zjawisko to prowadzi de facto często do ogromnych tragedii. Zamiast hejtu skupmy się na propagowaniu tolerancji i akceptacji. Pamiętajmy, że każdy z nas jest odpowiedzialny za kreowane środowisko, w którym przebywa. Jak byśmy mogli podsumować dzisiejszą rozmowę? Nie dla akceptacji mowy nienawiści. I na tym poprzestaniemy. Dzięki. Dziękujemy.